Okej. Ej, druga część zabaw z Godusem na dzisiaj. Udało mi się pokonać opętany dom. I... w sumie już nie bardzo potrzebuję, ale już zrobię to. Bo skrzynka jest na wyciągnięcie ręki. Może się uda bez większego wyburzania. No... teraz, jak się obracało kamerę? Kurde, nie pamiętam teraz. Z kontrolem, z shiftem, z altem... tam jest dosięgnąć... jest, udało się. Okej, piaskowiec. To pewnie na coś idzie. Jest. Przeprowadziłem najbardziej tutaj karkołomną operację. W historii tej wiochy tandetnej. Tak, ale te cztery dobre. Dowcipne. Strzałkami. A właśnie, psadem było to. I dało się to robić na strzałkach. Zapomniałem o strzałkach w sumie. Okej, co jest istotne? Moi super potomkowie. Tfu, potomkowie. Wyznawcy. Głąby patentowane. Tą dziurę może zasypię w przyszłości. Nauczyli się kopać. I... ej, faktycznie kopią. I dostałem jakiś geld. I to jest to górnictwo, o które tak zabiegałem? Czy jest tu minimapka? No, na razie nie ma. Pod górą jest więcej złóż. I tą górę trzeba przeorać, tak? Bo oczywiście kopalni sami nie założą. Może wszystko jest bez tego klikania. Nie mogą... czy może w przyszłości być jakaś świątynia, która będzie mi wysyłała? Na razie się muszę sam schylać. Ej, to idźcie, wymódlcie mi już to. Tam już mi się to znudziło. Jakbyście weszli tutaj i ten totem wytegowali, to będzie super. Tu powstają domki, tu powstaje to. A ja tutaj w ramach tego, że mam całkiem sporo tej swojej boskiej mocy, to zasypię im tę dziurę. Niech tu zbudują nowe domy. Potrzebuję mieć 630 osób, żeby osiągnąć kolejny poziom. Da się tak wziąć od razu z góry, żeby to szybciej... Pompidou mówił, że to można jakiś wymasterować w chwilę, ale z tego co widzę, to chyba w to nie grał. To jest... wszystko pod tablety. Co to za gra? Godus. Tak, to jest ta gra nie od zwycięzcy Curiosity, ale od twórcy Curiosity. Zwycięzca Curiosity będzie... super nad Bogiem. Nie, to będzie niezłe jaja. Kurde, na razie razi mnie brak logiki. No ale fajnie się naparza klikandem. No. Na tabletach to po prostu rozbije tego Gorilla Glass, jak to wyjdzie. No to jest już mniej głupie od Curiosity. Okej. No, Pompidou. Super system wymyślił. Pamiętajmy, to jest beta. Jak ktoś chce kupić, to nie wolno. Bo nie kupuje się bet. Tu proszę wyjść z tych domów i założyć nowy domek. Rodzinę 4 plus 1. To będzie za darmo. Ha, ha, ha. Zaraz. Co się podziało? Czy coś wymodliliście, moje głąby kapuściane? Może by ktoś zrobił to tutaj do końca, ten świątynię? Wiedziałem, że wszyscy idą do tego totema. Tylko teraz tak, czy mi się udaje wychodzić? Niestety pathfinding tutaj to jest... troszeczkę dramatyczna rzecz. Zobaczmy tak. Zasypmy tę dziurę. I zróbmy tutaj łagodny... łagodny wejście. Tak, zacznij trenować APM z Godusem. Teraz domki mają flagę, jeśli jest jakaś robota do zrobienia. Aha. No to tutaj flagi są. Zostań organistą z Godusem. Jezus, stoi taki debil i prosi cię Boże o pomoc. Nie mogę wyjść. Jestem durnym...
Musi wyjść tędy oczywiście. Okej, zaspałem go, tak? Nie. Oczywiście... No i buduj im schody. Cud schodów. Chcę tylko, żebyście wyszli tu i... Przyciągnij i przytrzymaj. Ha, zrób dziurę, to opadnie. A właśnie. Jezu, to będzie najprostsze. Ja, wasz Bóg, oto zsyłam wam ruiny, które macie wymodlić. Piękny. No tu już podejdziecie te 5 metrów, nie? Hello. Tam, proszę i tamto wymodlić. Jezu, stoją i pokazują. Dobra. Do roboty. O, jest imbo w ogóle. Deaktywuj totem. Okej. Śmiało, śmiało teraz tutaj odbędzić. I coś to mi da. No taka logika świata Pompidou. Jezu, wstawaj, kolego. Pasował... O! Tu będzie dużo mądrzej podejść. Ale to za chwilę i niech to wymodlą, tylko już skończmy z tym frajerstwem. Zmień sobie domki na wyżej na nowsze. No ale jak? Czytaj, wybórz te domki. Ready. Czy jak to się robi? Niechcąco się wymieni na domek na nowszy. Tu widzimy całą ewolucję, bo zaczynają do takich lepianek i tutaj jesteśmy na już na całkiem niezłym wypasie, tylko że społeczeństwo jest debilami totalnie. Wybórz. Boże, pięknie. Okej. Jak tymczasem wymodlenie mojego tego? Trzeba uzdrawiać oczywiście w trakcie. Powoli to klecą. I tu pasowałoby to zasiedlić. Ja to już przygotuję to miejsce. Fajne drzewka w ogóle. Myślę, czy lepiej zasypywać. Przytrzymaj PPM na ołtarzu. No już przytrzymuję. Zaraz, na tym, tak? Ta, to jest po prostu ekspansja mojej mocy. Czy ja dobrze rozumiem? Ja to chyba kupiłem za pieniądze w tym momencie. No i teraz mam dostęp do tego tutaj osiedla. I to też jest ekspansja pewnie, nie? Tak. Teraz rozumiem, czyli tam muszą się modlić przez czas. Okej. Okay. Nie chcę dać tu ekspansji. Futra zwierzęce, czy na coś zbieramy? Pewnie nie. I to jest ok, to też jest ekspansja po prostu. A czym w takim razie... gdzieś tutaj budowa... Co ty jesteś? Aha, płodności świątynia. Piękne. Dobra, czyli jedna zagadka Godusa rozwiązana. Tu tymczasem jest skrzynia. Ukrywa się przede mną. No. Okej, na logikę. Idziemy z ekspansją. Czas tutaj ten las rozpaćkać. Tę dziurę zasypać, bo tam zbudowali dom. Drzewa wyorać. Czy coś daje zostawianie drzew? Te debile tak z nich nie korzystają. Ja tu mam jakieś... Halo, może tak to jakieś... O. Nie wiem, gdyby był przyszły, jak ta gra wyjdzie w końcu, to obowiązkowo dogaduje się z producentem myszki jakiejś, żeby coś robić. Czy nie da się produkować tych cegieł? Nie, to byłoby zbyt proste. Czy może, mam nadzieję, się da w późniejszym etapie, kiedy... Społeczeństwo... Nie wiem. Aha, można górną warstwę przesunąć i przeklikać. Zobaczmy to na przykładzie tego.
Zachwycam to. Aj, faktycznie, trochę szybciej jedzie. O, to tak w ramach ciekawostki. Czyli teraz tak, jedziemy tutaj i nie chcę. Ciekawe. Umiarkowanie chcę. No i na razie no jest, mówię, klikanie. Użyj na drzewach Godfinger. Tak, używałem, wszystko się spali. Nie do końca chcę to osiągnąć. Okej, okay, tu wyrównam. No tu się czuję jak Bóg. No, była taka tutaj dziura, a zrobiłem piękno. O, jest. Przejdę sobie równo. Nowe miejsce pod zabudowę. No i oramy. To wzgórze nie jest potrzebne. Głupio, że oni tego nie robią, tylko Bóg im musi wszystko... To jest niewychowawcze. Bo oni nie wyrosną potem przez to na ludzi. Będą wszystko liczyli na mnie, na Boga, że im wszystko załatwię. I tyle. A potem przyjdzie ateizm i zapomną... Gimbo ateizm. Jezusie, Boga nie wiem. Gra jest za głośna. To prawda. To prawda. Tylko odgłosy są... No bez tych odgłosów to nie byłoby to samo. Tu powstanie wielki dom. Teraz drzewo wstało i wyprostowało się. Ciekawe. Może byście założyli tutaj... Zostaw las, kop góry, jak w Minecrafcie. Ta, nie da się właśnie. O, tu coś jest. Więc tu od razu zrównamy, zrobimy jakąś górską wioskę w przyszłości. W ogóle noc przyszła. Jedziemy. Dobrze wyjdzie. Góry, w górach się źle mieszka. Czy Godus jest płatny? Jest! To Pompidou zrobił. To jest płatny i to nie jest, to jest płatny. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. To nie jest na przykład tak dobre, jak ta gra na P, którą zaraz zresztą odpalę. Trzeba będzie troszeczkę pomasterować taktyki. Sensem tej gry jest wyrównywanie terenu i nic więcej. To jest gra dla tych geodetów. Po prostu. I to brzmi logicznie, niestety. Boże święty. Oj, i chyba się wypstrykałem z mocy, ale góra jest przerżnięta. W ogóle na co ja teraz zbieram? Na nic, muszę podcisnąć przede wszystkim liczbę tych ludzi. Halo, osiedlamy się. Ciekawe jest to, że na przykład wykorzystują... Ścinając drzewa dostaję Bożą moc. Ale przesuwając góry, tracę ją. Mogę sobie ściąć drzewo. To jest wtedy super. Chciałem tu zrobić ekologiczne osiedle, ale... Uznałem, że nie ma sensu. Trudno. I tak powstaje miasteczko Ruczaj. Okej, okay, wychodzić z domów. I zakładać nowe. Musimy powiększyć populację. Okej, okay, za 9 sekund miał nową dostawę mocy boskiej. Gdzie Kaufland? Zaraz będzie. Jest 2000 punktów. Tu coś zrobili, już nie pamiętam. A świątynia multiplayera. Bóg multiplayer tam jest. Czczony.
też można zrobić to osiedle w sumie nowe. No zasyp to, Jezu. Okay. Przypomina Farmville. Nie grałem w Farmville, ale jestem skłonny wiedzieć, że to jest jakaś facebookowa gra dla casuali. W to celuje Pompidou. Ale nie wiem, ja wierzę, że to będzie dobre, że potem się pokażą machiny wojenne, będzie RTS i super fajna gra o bogach. Jest tak, ta nadzieja mnie przy tym trzyma. Oczywiście klikanie jest miłe, jest patologiczne, ale miłe. Zakładać tutaj, potrzebujemy, musimy dorosnąć. Dzisiaj tak, dzisiaj dojrzewam do 630 ziomów. Ktoś mówi, tak nie będzie. Jak nie będzie? Błagam, żeby tak było. Zaraz, tu jest miasto. Jest kula mocy. Tu gdzieś jest też kolejne miasto. To właściwie pierwsze. Miasto zero idzie. Tak wyklikiwanie na śmierć żołnierzy wroga. To widzą dwie armie i trzeba wyklikać. I to brzmi wiarygodnie niestety. Budować, budować. Potrzebujemy tutaj tego. Totem nieaktywny. Może byście tu założyli domy. Tutaj górnictwo. Tu nowe osady. Halo, zakładamy. Okej, 5, 5, 4. I jest znowu super bug. Bug klikacz po prostu. To jest taki bug z takim wielkim palcem wskazującym. Zwariuję. Popiększaj krajobraz. Nie chcę, szkoda pieniędzy, nie zasługują na to. Moim zdaniem. Czyść te bagna. Boże, okej. Okay. Co to daje? To są bagna, to tutaj grafika jest tak umowna czasami. Okej. Okay. No i wykarczowałem. Tak, trzeba Godusa zleperować. To była ładna piosenka, kto to śpiewał? Że Polskę trzeba zleperować. Aż zapomniałem o niej. Był dobry beat. No. Tutaj wyrównać. Tak będzie mniej tlenu w atmosferze. Ej, ciekawe jest to, że w multiku to wszystko ma współgrać ze sobą. Halo, zapraszam, zbudowałem wam nowe domy. No, żebyście tam poszli, lenie patentowane. Ja, wasz bóg. Tu jest świątynia słynna, wciśnięta w skałę. Tu jest góra, która już górą nie jest. Z tego jestem dumny. Która to już era? Jakaś wczesna. O, tu jest coś ciekawego. O! Świątynia mocy. To jest coś, co mi dobrze mi zrobi. To sobie jeszcze zrównam. Tu jest gdzieś ukryta skrzynka. O! Jakaś inna, ale powiedziałem, że z innej epoki. Ten artefakt. I piaskowiec znalazłem w skrzyni. Boże, okej. Okay. Sorry, palec mi się omsknął i się wywaliłem dom. Bagna zabijają ludzi. No co ty powiesz? Czy nie wiedziałem o tym? No to upiększamy świat. Mam nadzieję, że to zaprocentuje, jak to będzie pięknie. Gdzie te bagna? Czy tutaj, czy to nie jest wspaniale? A tu? Gay Mountain, to nazywał.
Co to za gra? Nie chcę się przyznać. Ja wiem, że te bagna to kropki, ale wytegowałem te bagna, no. Zapraszam. Nie, nie, tu nie zbudujesz, wyrównam teren i będzie imbadą. Okej, okay, rodzina na swoim. To jest taka wersja boska, gdzie Bóg dopłaca do tego po prostu. Ja pierdzielę. Aha, i to jest na czas, tak? Super. Więc spamować piękność. No, wracając do mojego projektu Góra na swoim, zaraz ją muszę przeorać. Okej, okay, wprowadzają się faktycznie. Tu są skały. Może byście to odbudowali, lenie paskudne. 4 minuty pracy. To jest mało nawet jak na światowe warunki. A ja wam zagram. Amen. Tak, drugi Rubik. Jest śmierdzi tak patologią. Okej, tutaj jest coś pięknego. Może motylki. Nie, tu mi się śniło, że coś było, ale chyba jednak przewidziało mi się to. Halo, zapładniesz to i jedziemy. Chodzą takie lenie, zamiast tu założyć, to chodzą. A, zaraz, teraz tak, tam jest troszeczkę tego. Zapraszam tutaj, nowe osiedle. Górska miejscowość. Tak zakopane. Okej, okay, ten coś tam nudzi, buduje dom faktycznie, to jest miłe. I za nie wiem ile czasu. Chyba z kiepskie dojście, bo coś takiego, nie wiem czemu się nie chcą... Nie wiem czemu tego nie chcą zbudować, na przykład lenie. To zaraz zaoram. Coraz lepiej mi idzie. Tu się pobudowali, 588. Zobacz, mam piętra w niektórych domach. Mam piętra w niektórych domach. Boję się na to patrzeć. Piętra. Faktycznie, pojawiły się piętrowe domy. 21 wiek przed naszą erą. Teraz tak, tu jest ta piękna góra. Co nie wiem, to nie jest ta piękna, ta, którą tutaj teramorfuję już od lat. I chcę się dostać do tajnej skrzynki. Oczywiście Pompidou ukrył ją przed całym światem. Tylko na razie priorytetem jednak jest chyba ustawienie tych domów, żeby te pajace mi wbiły kolejny poziom. Proszę tutaj zapładnieć to. O, a tu będą świątynie płodności zaraz. Koleś nie chce oczywiście wymodlić, no ale... Do pracy, błagam. 20-30 sekund. Skrzynia na 0 metrze nad poziomem morza, gdzie? Zobaczmy, 0... A tak, że tam jest na 0. O.
I tu będzie jakiś sextown, podejrzewam. Nie wiem, czy tam się do tej świątyni wchodzi i tam jest jakieś zabawy z płodnością. Zapraszam do zakładania nowych domów. No i tutaj Gay Mountain. Tak jakoś wyrównać i będzie, moim zdaniem, kultura. Amsterdam, tak. Prostytucja kultowa. Ej, bardzo ładne określenie. To będzie fajne, to jakiś Beverly Hills się zrobi. Moim zdaniem jest ładnie. Ci debile nie tam potrafili wchodzić. O, 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 no proszę. No. No. Nie wiem, czemu nie chce wyklikać tego. Okej, okay, odblokowało się. Proszę cię, Boże. W rogu ekranu skrzynka. Tak, jest, faktycznie, dostała nad zerowym poziomem. I tu jest kamyczek, uwaga. Nie da się, nie ma tak łatwo. A, to był kill-off. Ale teraz tak, jeszcze 46 mieszkańców i rozpoczynamy nową epokę. Czy coś tam stuknie lepszego wreszcie? To była 40. Prawda? Mam nadzieję, że gra zaczyna się po 40. O, tu będzie super taki płaskowyż. Naprawdę. Bardzo ładnie. Ile tam jeszcze czekać trzeba na ten? 2 minuty, żeby kulkę wygenerowało. To jest tak okrutne. Co dała ta świątynia? Mam nadzieję, że płodność. Ale w praktyce, no, jak widać. Tylko czemu tutaj tego domu nikt nie chce zbudować? Nie wiem, czy to jest jakiś gorszy teren, osuwisko? Blok perelowski? Duża płyta? Nie rozumiem. Tu byście się osiedliły. Już się wyrażę jasno, mędy paskudne. Już wam porąbałem te drzewa. No jakby wbijał w ziemię te drzewa, naprawdę. Chyba ustawię filar. Oni za filarem światła zawsze idą. Tutaj. Zapraszam. Pobudka. To ja, wasz bóg. Exodus. Wyślijcie te swoje dzieci. Niech coś wreszcie zrobią. Błagam, i przyjdzie i powie, że nie ma przejścia. A może byś tędy podszedł łaskawie? Albo tutaj jest moim zdaniem przejście. Tu stop schodki. Tędy. Pathfinding, halo, halo. Stoją mi się. Zamawiają 5 piw. Godz. Z Pompidus. Okej, okay, no i postali i tyle. No tu proszę was, błagam. Jak jeden wyjdzie, to się rozmnoży już w nieskończoność, ale muszę jakoś tam dopchać. Tu jakbyś polazł. Usyp im rampę, właśnie się nie da. Nie chcę robić schodku, bo mi się trochę zepsuje tutaj te ładne teren do zagospodarowania. I będzie syf. A było naprawdę dużo miejsca, tutaj jak najwięcej upchać tych chałup. Bo tylko 30 gości i mam jakiś nowy level. Tylko widzę, że Pompidou oczywiście nie da mi tego tak łatwo zrobić. Nie wiem, może... Dobra. Halo, tutaj jest przejście. To ja, wasz bóg.
Kurde, lepiej się nie dało tego zrobić chyba. No tu, tu i wychodzą. Lęk wysokości. Okej, ten odkrył to przejście. I zmarł. Jedyny geniusz. Dobra, zakopałem go. Ja go muszę, muszę ich zakopywać nawet. Zaraz, dokończymy to za sekundę, bo tam widzę, że Francja gdzieś padła.